3 litry wódki, 3 kiełbaski. No i 2 trupy wiedział, że te kiki, co powiedzmy, jak się łali. Co te kiki dali? Bo oni po pijaku chodzą i muszą rozwagę trzymać. Można się przejść tylko do skikami czaj? Na plaży zostali Paweł, który zajął się przygotowaniem grilla, oraz Olga, która zamierzała opalać się na materacu. No taka biała jest ciekawa, że się posmarowała na to słońce. Co ty mnie tu rzucasz? Nożami? Ej, pani prawniczko, tylko mi tam nie odpływaj za daleko. Jaka prawniczka? Ja jestem tylko maturzystką i nic więcej. Wykułaś na tyle punktów, że na Harvard byś się dostała. No nie no. Boże, jaki podryw. Chyba na Hogwart. Na Hogwart, tak, z tym wyglądem. Ale jakie uszy ma, ty widziałeś? W ogóle jest dobór postaci taki, wie. Jak za dużo zjesz, to ma teraz cię nie utrzyma, zatoniesz. Nie strasz mnie, wiesz, że nie wypływać. Oj, utopi się. Hashtag, gdzie byli rodzice? Pewnie się ten gibnie, tak jak wiesz. Siu. Nie płyń daleko, bo ci powietrze z materaca ujdzie. Ty, ale kto to robi grilla o 12? Byłeś kiedyś gruby nad wodą w ogóle? Chłopie, kiedy? Ja w sierpi nad tą zupą to całe życie spędziłem. Tak, raz tylko. Człowiek. Paweł stracił poczucie czasu. Dopadło go zmęczenie po całym tygodniu przygotowywania się do sesji egzaminacyjnej. O Jezus, kiełbę jak zesmażył. Takie własne, jakie sfajczone. Kurde. Ta żarkę zrobił, taka czarna. Olga! A Olga to? Pa kitła. Jak kitła, może śpi, jakby kitła to by spadła. Ratunku! No jakie ratunku? Po co ratunku? Nie wiadomo, co się dzieje. Do wody klub, ratuj laska, a nie krzycz! Uskaku, dziedwanie! Naprawdę, akcja ratownicza niesamowita. O Jezus, Mariusz! O Boże, gdzie na plecy? Ała! Jak jajecznicę z patelni. Udaru dostała od słońca na wodzie. No przecież ile można leżeć na materacu? Potknij się, proszę cię, kochanie. Olga, kocham cię. Będziemy chodzić za rękę. Olej Olgę mordę wodą. Nie wiedziałem, co robić. Na szczęście przypomniałem sobie o szkoleniu BHP na studiach i telefonie pod 112. Dzień dobry, słucham, co się stało. Czym mogę pomóc? Moja dziewczyna popłynęła na materacu. Popłynęła! Na materacu. Na materacu powietrznym, koloru różowego. Nie mogę jej dobudzić. Jej głowa zwisała tuż nad wodą. Nie wiem, czy się nie utopiła. No jak się utopiła, jak leżała na materacu? Co za cymno? Ona się utopiła, a później sama, wiesz, wskoczyła z powrotem na materac. Patrz, obudziła się. O, żyje, udawała. A będzie żyga. O, fuj, przy jedzeniu. Coś ty jadła? No tak, no bo jak masz udar, to człowieku zawroty głowy, wymioty. To jest odwodnienie organizmu. Kochanie, pokaż to. Ała, boli. O, nie dotykaj. O. Oj, a tam aloes nie pomoże. Ale nie. Olga, co ty mówisz? Jesteś na brzegu. On powinien jej podać płyny na pewno. Piwo jej podaj. Weź ją w cień zabierz, człowieku. Do wody tam wrzucić. Będzie, że się utopiła. Chodź, uspokój się, Olga. Kiełbasę wpadłem w gorący grill. Kurde, szkoda tej kiełbasy. To trzeba być pewna, żeby mieć objawy udaru słonecznego jeszcze wejść w grilla. To odda za kiełbasę. Właśnie. A kto odda za grilla, jak się popsuł? Przecież grill i kiełbasę... Taki grill za 9 zł to jest w wesku. Spokojnie. Przestań ją targać, zwyrodnialca. Chłopie, ją piecze. Gdzie na plecy to zjarane? Gdzie na te bąble? Chyba koniec miłości. Już grilla, popatrzyła się. Zachowuje się jak na śpana. Może wzięła te swoje tajne tapsy. Tajne tapsy wzięła, o Jezu. Raz ją nakryłem jak kłuła się w palec. To chyba cukier sprawdzała. No cukier jej spadł, no. A to jak spadnie cukier, to chyba to się da? Ona pewnie bierze jakieś fotouczuleniowe tabletki, tak. Nie może na słońcu przebywać. No i masz, babo, placek. Wczoraj wkładała papiery na studia. Ona jeszcze teraz swojego życia nie zaczęła. Ona nie może tutaj umrzeć. Przysyłam karetkę. Jedźcie, bo Olgę, lat 18. Wczoraj papiery na studia złożyła. Istotne fakty w nekrologu. Nieupieczona studentka. Świeżo upieczona. Skutnie to wygląda, matko. Co to? Co to? Taki obłąd co jest? Oj. A, scyzorykiem odkroił. Nie mogę! Czy idioto ty? Proszę tego nie robić. Zwiększa pan jako ryzyko zakażenia. Jak może takie rzeczy przy niej normalnie?
bawi zaraz. Sorki, nie wiedziałem. Mam serwetki na grilla. A keczup też masz, to ją może polej. Chwilą zemdlała. Dobra, ratujcie się. A teraz przyjechał mieć biłkanon z Dr. Queen. I za 3 minuty Olga będzie, wiesz, z powrotem na materacu. To wszystko moja wina. Teraz go na płacz wzięło. No przecież nic, tylko mu przywalić w łeb. Teraz wiesz, co z niej zrobili? Frytkę. Proszę. Ciekawe, po co tą folią, jak ta folia rozgrzewa? To jak przyjdzie zima, to Artur się owiniemy dwoma takimi sreberkami w domu, żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu. Od dramatycznych chwil nad jeziorem minęło kilka tygodni. Zdrowiała, patrz, rude włosy, makijaż pełny. I oni są razem? Byłam głupia, niepotrzebnie ukrywałam swoją chorobę. Jakie uszy, a ja je pytają. Jak słonik Dumbo wygląda. Tak, mogłaby latać. Jak słonik Dumbo. Z tobą niczego się nie boję. Uratowałeś mnie, jak bohater. Ojoj. O, widzisz, jak ekstremalne sytuacje zbliżają ludzi. O, ja może wyjdę, coś? No chciałabym właśnie, żebyście wyszli, no. Kiedyś miałem tak, że się opaliłem jak głębę z wodą. Ale spożyłem się totalnie, nie mogłem w ogóle spać na plecach. Smarowali mi leki, mi dawali. Ale czegoś takiego to nie widziałem. Czyli to dotknęło cię głęboko, Marek, bo to jest historia bezpośrednio powiązana z twoim losem. Struś żyje.